dziś w serwisie informacyjnym Telewizji Obiektyw między innymi. Podkarpacka Policja podsumowała tegoroczną akcję Znicz. Ponad 13 tysięcy złotych zebrał w tym roku Społeczny Komitet Ochrony i Renowacji Zabytków Cmentarza przy ulicy Zielonej w Jaśle. Jeszcze w tym miesiącu w Krośnieńskiej Elektrociepłowni Łężańska zostanie zainstalowany nowy kocioł biomasowy. Podkarpacka Policja podsumowała tegoroczną akcję Znicz. Od 31 października do 3 listopada na podkarpackich drogach odnotowano 11 wypadków, w których 12 osób zostało rannych, a jedna osoba zginęła. W stosunku do ubiegłego roku liczba wypadków zmniejszyła się o połowę. Było również mniej zabitych i rannych. W tym roku funkcjonariusze zatrzymali 38 nietrzeźwych kierowców. Jasielski Społeczny Komitet Ochrony i Renowacji Zabytków Cmentarza przy ulicy Zielonej zebrał w tym roku rekordową kwotę ponad 13,5 tysiąca złotych. Pieniądze zostaną przeznaczone na renowację nagrobka rodziny Soleckich z końca XIX wieku. Była to już 11. kwesta na rzecz zabytków najstarszej jasielskiej nekropolii. Starsi, młodsi, osoby w średnim wieku przychodzą i starają się jakoś pomóc, chociaż tą złotówką, 10 zł. Widzę, że starają się pomóc, starają się upięknić ten cmentarz, tą pamięć o tych osobach, to miasto. Robimy to, bo to jest nasz niejako obowiązek. Wydaje mi się, że my jesteśmy tym łącznikiem między pokoleniami. Przed nami ludzie starali się dbać o te nagrobki, o te groby i po nas też będą. Tylko właśnie, żeby ci po nas mogli, no to my musimy to w jakiś sposób podtrzymać. I właśnie ta pamięć, wydaje mi się, jest ważna i wydaje mi się, że szczególnie młodzi ludzie powinni, a przyznam, że wielu tych młodych ludzi pamięta o tym, żeby na żadnym grobie, na żadnym nagrobku nie zabrakło chociaż tej symbolicznej jednej świecy, która jest dowodem pamięci i szacunku dla przeszłości. Podczas ubiegłorocznej kwesty komitet zebrał ponad 12 tysięcy złotych, dzięki czemu udało się odnowić figurę Matki Bożej Różańcowej z początku XX wieku na grobie Marii Gubały. W sumie w ciągu dekady jaślanie wrzucili do puszek blisko 120 tysięcy złotych. Ogromnie cieszy to przede wszystkim, że ci, którzy zdecydują się dawać datek w ramach tej kwesty, robią to z pełną świadomością. To chyba też efekt, że ta akcja już po raz 11 ma miejsce, więc mam nadzieję, że jednak takie powtarzane, cykliczne akcje dają najlepszy efekt. Ogromnie dziękuję tym wszystkim, którzy decydują się wesprzeć nasze działania. Jasielska nekropolia powstała w drugiej połowie XVIII wieku i jest jedną z najstarszych w Polsce. Na cmentarzu spoczywa około 50 tysięcy osób. O tych ludziach, o tych rodzinach powinniśmy pamiętać, bo tak naprawdę to oni budowali tą przeszłość. To, że dzisiaj możemy mieszkać tu i teraz, więc jeżeli znikną te pomniki, zniknie też historia nie tylko tych rodzin, ale historia naszego miasta, więc absolutnie musimy robić wszystko, żeby uchronić ją od zapomnienia. Mało kto pamięta, że to jest jeden z najstarszych cmentarzy w całej Galicji, bo przecież tworzony już w rok po dekrecie nakazującym likwidację przykościelnych pochówków. No ale właśnie, to są ci ludzie. Zwracam uwagę na te najpiękniejsze nagrobki, na kaplice rodów szlacheckich, na te epitafia słynnych Jaślan, ale to są ludzie, te wiele pokoleń, które formowały nasze miasto. W 1986 roku cmentarz został wpisany do rejestru zabytków. Od 2009 roku odnowiono ponad 30 zabytkowych nagrobków na łączną kwotę ponad 450 tysięcy złotych. Ponad 15 tysięcy złotych zebrało podczas tegorocznej kwesty Rzeszowskie Stowarzyszenie Opieki nad Starym Cmentarzem. Pieniądze zostaną przeznaczone na renowację dwóch zabytkowych nagrobków powstańców narodowych. Członkowie i przyjaciele stowarzyszenia kwestowali na najstarszej rzeszowskiej nekropolii oraz cmentarzach Pobitno i Wilkowyja. Tradycyjnie we Wszystkich Świętych kwestowali także wolontariusze Rzeszowskiego Towarzystwa Pomocy imienia świętego brata Alberta. Datki na rzecz osób potrzebujących zbierał m.in. prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc. Z przyjemnością jest zbierać pieniążki dla tych, którzy potrzebują tych pieniążków. Dodam, że praktycznie każda osoba, która jest w tej chwili na cmentarzu, przechodzi obok, wyciąga jakiś datek w granicach 10, 15, 20 zł i więcej niejednokrotnie, by wspomóc potrzebujących.
Podobne akcje odbyły się na kilkudziesięciu podkarpackich cmentarzach. Jeszcze w tym miesiącu rozpocznie się montaż kotła na biomasę w krośnieńskiej elektrociepłowni Łężańska. Stanie on w hali kotłów węglowych. Na jego budowę Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Krośnie otrzymało ponad 3 miliony złotych dofinansowania z Unii Europejskiej. Nowy kocioł opalany będzie biomasą. Zgodnie z szacunkami w ciągu roku produkował będzie on około 40% energii wytwarzanej w zakładzie, a docelowo ponad 90% ciepła trafiającego do sieci ciepłowniczej będzie pochodziło z paliwa odnawialnego. Budowa drugiego kotła na biomasę jest kolejnym etapem wieloletniego programu inwestycyjnego krośnieńskiej spółki, mającego za zadanie unowocześnienie i dostosowanie do nowych wymogów środowiskowych miejskiej ciepłowni. Dokonaliśmy tutaj dalszych analiz, dalszych możliwości, w jakim kierunku prowadzić inwestycje i stąd jest jakby decyzja o budowie kolejnego kotła na biomasę, czyli zwiększenie ilości paliwa tego odnawialnego, minimalizacja węgla. Jakie będą efekty? Po pierwsze mniejsze będzie jakby szkodliwość oddziaływania naszej ciepłowni dla środowiska, dlatego że emisje przy biomasie są znacznie niższe. W zasadzie w tym zakresie będziemy spełniać już normy dla systemów ciepłowniczych roku 2030, także to pokazuje jakby skalę postępu. Zgodnie z umową inwestycja ma być gotowa we wrześniu przyszłego roku, ale wykonawca deklaruje wcześniejsze zakończenie prac. Koszt inwestycji to ponad 11 milionów złotych. Nowy kocioł biomasowy, podobnie jak już istniejący, opalany będzie z rębkami leśnymi. Jest to paliwo, które w odróżnieniu od węgla jest naszym paliwem regionalnym, czyli powstającym tu w najbliższym otoczeniu. Część tego paliwa, jak tu widać, to jest paliwo wręcz, które powstaje z odpadów drzewnych, z krosna. Bardzo dużo osób prywatnych, firm utrzymujących zieleń przywozi do nas gałęzie i my to przerabiamy właśnie na takim urządzeniu, na zrębkę, która jest później właśnie wykorzystywana energetycznie w tej instalacji biomasowej, która w tym momencie istnieje. Krośnieńska elektrociepłownia jako jedna z nielicznych w Polsce posiada status efektywnego systemu ciepłowniczego. Wojewoda podkarpacki zapewniła, że służby i jednostki odpowiedzialne za bezpieczeństwo mieszkańców są przygotowane do sezonu zimowego. Tej zimy na Podkarpaciu schronienie bezdomnym zapewni 27 placówek. Funkcjonować będzie 15 schronisk dla osób bezdomnych, 3 schroniska z usługami opiekuńczymi, 5 noclegowni oraz 4 ogrzewalnie. W placówkach jest ponad 850 miejsc, a w razie potrzeby uruchomionych zostanie 90 kolejnych. Maksymalna liczba miejsc dla osób, które mogłyby potrzebować zabezpieczenia przed mrozem, wynosi 947, a więc jesteśmy w stanie dla wszystkich bezdomnych zapewnić miejsca bezpieczne. Oczywiście prosimy wszystkie służby o to, by pamiętać o osobach bezdomnych. Prosimy także obywateli, aby byli wyczuleni na los takich osób. Pod numerem 987 będzie można uzyskać informacje o placówkach przygotowanych do przyjęcia osób w sezonie jesienno-zimowym oraz zgłosić potrzebę udzielenia pomocy osobie zagrożonej. Nad bezpieczeństwem osób bezdomnych czuwać będą m.in. pracownicy pomocy społecznej oraz policjanci. Mamy zdiagnozowane w województwie osoby, które są narażone szczególnie na utratę życia lub zdrowia w okresie zimowym. Dzielnicowi prowadzą stałe tego typu rozpoznanie i w zakresie prewencji prowadzimy oczywiście wszelkie działania, które mają zapobiec po pierwsze zdarzeniom drogowym w związku z trudniejszymi warunkami i po drugie przygotowanie do wypoczynku zimowego. Jak co roku Straż Pożarna prowadzić będzie kampanię edukacyjno-informacyjną Czujka na Straży Twojego Bezpieczeństwa. Jej celem jest zmniejszenie liczby ofiar pożarów i zatruć tlenkiem węgla. Tego rodzaju działania przynoszą wymierne efekty, bo w 2018 roku w wyniku prowadzenia działalności prewencyjnej mieliśmy do czynienia tylko z jedną ofiarą śmiertelną, która była związana z dwutlenkiem węgla. Oczywiście było około 200 osób poszkodowanych, ale skończyło się to tylko na wizycie w szpitalu. W tym roku, co prawda, ofiar śmiertelnych do dnia 30 października było 3,
ale myślę, że i tak to jest w stosunku do lat wcześniejszych, 2017-16, gdzie tych ofiar było o wiele więcej. Do zimy przygotowani są także drogowcy. Mamy zagospodarowane w tej chwili 31 tysięcy ton soli, 186 jednostek drogowych do zwalczania śliskości i odśnieżania. Na 890 km dróg krajowych i autostrad, 160 km autostrad będzie odśnieżona w pierwszym standardzie, większość pozostałych dróg będzie w standardzie drugim. Pod względem organizacyjnym jesteśmy przygotowani w 100%, pod względem finansowym jesteśmy przygotowani na zimę przeciętną. 1 listopada w ramach Bieszczadzkiej Grupy GOPR została powołana służba śniegowo-lawinowa. Liceum Plastyczne w Krośnie otrzymało 15 tysięcy złotych dotacji z Funduszu Rodziny Staraków. Pieniądze umożliwią wyjazd 10 uczniom na warsztaty rzeźbiarsko-ceramiczne do Orońska. Placówka jest jedną z 9 szkół plastycznych w Polsce, nagrodzonych przez fundację w ramach pierwszej edycji programu grantowego WENA. Dokładnie 11 projektów uzyskało wyróżnienie z Fundacji Państwa Staraków. Jest to dla nas duża sprawa, ponieważ znaleźliśmy się wśród tych 9 szkół, których program został zauważony i który będzie realizowany. Myślę, że ten projekt, który powstał, a głównie dzięki koledze Popowi Leszedze, daje taką możliwość, żeby uczniowie realizowali swoje pasje w miejscu niekoniecznie szkolnym, tylko pozaszkolnym, bo Orońsko jest takim miejscem wyjątkowym dla artystów, bo tam profesjonaliści działają plastycznie, są świetnie przygotowane pracownie, warsztaty, fachowa opieka merytoryczna, także wymarzona praca dla nie tylko uczniów. Wśród uczniów, którzy wezmą udział w warsztatach, jest Wiktoria Penar. Poznam nową technikę i myślę, że to jest bardzo ważne, bo tutaj właśnie w szkole póki co nie mieliśmy takiej okazji, żeby w tym kierunku się rozwijać. Pierwsza edycja programu grantowego WENA odbyła się pod hasłem Masz iskrę, rozpal płomień. Liceum Plastyczne w Krośnie otrzymało dotację na realizację projektu pod nazwą NCPNC Glinę w ręce. Członkowie Komisji Europejskiej Komitetu Regionów pozytywnie zaopiniowali tzw. strategię karpacką. W grudniu opinia będzie procedowana przez całe gremium Komitetu Regionów, poinformował podczas konferencji prasowej marszałek województwa Władysław Ortyl. Europejski Komitet Regionów to organ doradczy Unii Europejskiej. Zasiadają w nim przedstawiciele samorządów 28 państw członkowskich. Z radością możemy powiedzieć, że wszystkie zgłoszone poprawki, uzupełnienia w procesie konsultacji, w procesie jak gdyby budowania uwag i także odniesienia się do nich nas jako eksperta i mojego jako opracowującego sprawozdawcy tej opinii zostały jednogłośnie przyjęte przez wszystkich członków Komisji KOTR, co jest naprawdę wyjątkową sytuacją i także cała opinia w końcowym głosowaniu też była jednogłośnie została przyjęta przez wszystkich członków. Rzeczywiście udało nam się tutaj wskazać kilka tych najważniejszych wątków, które w debacie unijnej dzisiaj są procedowane, które akurat koncentrują się na obszarze Karpat. To jest kwestia demografii, nowych relacji społecznych, kwestii migracyjnych, to jest kwestia środowiska, odpowiedzialności za środowisko, kwestie zmian klimatycznych i właśnie tego próby znalezienia ścieżki zrównoważonego rozwoju gospodarczego z poszanowaniem dziedzictwa środowiska, wielokulturowości i różnorodności biologicznej. Strategia karpacka ma być koncepcją rozwoju makroregionu Europy Środkowo-Wschodniej. Obejmować ma nie tylko kraje unijne, ale także Ukrainę, Mołdawię i Serbię. Przypomnę, że jest strategia alpejska, że jest strategia dunajska, że jest strategia adriatycka. Te strategie dobrze działają i dają taki element koordynacji działań w danych obszarach. Są instrumentami, które działają ponad granicami krajów, a te jeszcze dodatkowo działają, a strategia karpacka działałaby ponad granicami Unii Europejskiej. Pierwsze prace nad tak zwaną strategią karpacką rozpoczęły się w 2003 roku. W Myczkowcach odbyła się konferencja Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego Darem Prymasa Tysiąclecia dla Ojczyzny. Jej organizatorem było Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana. W ramach konferencji odbyły się m.in. wykłady poświęcone Prymasowi Tysiąclecia oraz zaprezentowano film Jako w niebie, tak i w Komańczy. Myślę, że
takie spotkanie jak ta dzisiejsza konferencja to jest właśnie przypominanie pewnych ważnych wydarzeń. Broń Boże, nie jest to rozgrzebywanie ran, bo nie idziemy w tym kierunku, pokazując błędy, pokazując wypaczenia. Pokazujemy to wszystko, co było dobrem dla nas, a płynęło do nas za pośrednictwem księdza prymasa Stefana kardynała Wyszyńskiego. No jest to postać rzeczywiście nietuzinkowa, jeśli można użyć tego potocznego określenia. Człowiek, który zostawił nam wielki dorobek, stawiany na równi ze świętym Janem Pawłem II. Jasnogórskie śluby narodu polskiego to modlitwa w formie ślubów złożonych Najświętszej Marii Pannie. Kardynał Wyszyński napisał je podczas internowania w klasztorze sióstr Nazaretanek w Komańczy. Przede wszystkim to był wielki program. Program odnowy duchowej, moralnej i narodowej. Tworząc te śluby, odwołał się do tego, co stanowi podstawę życia, obrony substancji narodu. Odwołał się do historii i odwołał się do tej siły, którą krótko scharakteryzował. Wszystko postawiłem na Maryję. Śluby zostały uroczyście złożone w sierpniu 1956 roku na Jasnej Górze. Były wstępem do odbywających się dekadę później obchodów milenium Chrztu Polski. Sytuacja zmieniła się kulturowo, politycznie, ale one pozostają aktualne. Tak jak mówił jego i wychowanek, i przyjaciel Jan Paweł II, że zmienia się świat, ale krzyż trwa. I podobnie zmienia się świat, ale to, co prymas przekazał w ślubach jasnogórskich, to trwa. Beatyfikacja prymasa Stefana Wyszyńskiego odbędzie się w czerwcu przyszłego roku.